Rzeczywiście już naściągaliście tego kodu i u mnie będzie dzisiaj trochę luźniej, ale trochę kodu też się pojawi, czemu nie. Tak na początek wypadałoby się przedstawić. Ja się nazywam Karol Swiko, przyjechałem tutaj z Gdańska. Na co dzień jestem jednym z organizatorów PHPersów w Gdańsku, także zapraszam, jeśli macie ochotę coś powiedzieć, to zawsze u nas można. Można mnie znaleźć na Twitterze, tu jest mój username. Poza tym na co dzień zajmuję się takimi rzeczami, koduję w Symfony i generalnie jaram się usprawnianiem pracy zespołów, także to jest mój pewien konik. Ale jak mamy mówić dzisiaj o usprawnianiu pracy zespołów, to warto zacząć od tego, jakby co leży u podłoża tego usprawniania i dlaczego one tak naprawdę nie funkcjonują zawsze dobrze. Przede wszystkim takim głównym problemem, jaki zawsze w zespołach występuje, to jest komunikacja. I wszyscy mamy problemy z artykułowaniem swoich myśli i oczekiwań, tak jak ja dzisiaj na tej prezentacji, ale generalnie sprowadza się to do tego, że deweloperzy zawsze mówią, że biznes nie wie, czego chce, klient nie wie, czego chce, a z drugiej strony klient mówi, że zawsze deweloperzy lubią rzeczy zrobić zbyt technicznie, ciężko się z nimi dogadać, posługują się językiem takim, który jest niezrozumiały dla klienta. Dlatego to jest jakby jeden z głównych problemów występujących w zespołach. I przez ten problem między innymi dochodzi do czegoś takiego, do takiej bariery między developmentem a biznesem, i to jest coś, co jest bardzo ciężko nadrobić, a bardzo łatwo stworzyć. Jak mamy taką barierę między biznesem a deweloperami, to generalnie sprowadza się to do tego, że większość deweloperów, nie mówię wszyscy, ale większość nie rzuca pracy dla pieniędzy od pewnego etapu. Rzucają pracę dlatego, że mają złych menadżerów, nie mogą się dogadać ze swoim szefem, gdzieś indziej jest lepiej, po prostu uciekają nie za pieniędzmi. Kolejnym takim problemem, jaki występuje w zespołach, są Rambo deweloperzy. Rambo deweloperzy to, podejrzewam, że każdy z nas zna jednego Rambo dewelopera, to jest gościu taki w firmie, który ogarnia wszystko. Po prostu projekt zna od podszewki, od 15 lat tam, no 15 to przesadzam, ale od 5 lat tam siedzi w tym kodzie, żadna zmiana bez niego nie przechodzi, jak trzeba coś zrobić, to on to zrobi, nikt inny lepiej, i tak naprawdę Rambo deweloperzy wyrządzają sami sobie krzywdę, bo taki Rambo deweloper praktycznie nie chodzi na urlopy. Zawsze ma z tamtego roku przekładane na następny rok, także sam sobie wyrządza krzywdę. Z drugiej strony Rambo deweloper jest nie do ruszenia, nie do zwolnienia. Z drugiej strony, jeśli mówimy o stronie biznesowej, to mamy takich menedżerów jak pułkownik Trautman. Jest taka scena w Rambo 1, gdzie Trautman mówi: to nie Bóg stworzył Rambo, to ja. I to właśnie tak mniej więcej wygląda, że Rambo deweloperzy powstają w takich sytuacjach, gdzie menedżer faworyzuje pewnych deweloperów. Mówi, że okej, tam nie będę dawał temu albo tamtemu, bo ten to zrobi lepiej, i w pewnym momencie właśnie zapętlamy się w tą taką patologię Rambo deweloperów. Kolejnym problemem, jaki występuje w zespołach, to jest stara dokumentacja. Ile z was w ogóle jakąś dokumentację prowadzi? O, szaleństwo. Last round. Generalnie wygląda to tak często, możecie potwierdzić, że na mailu mamy na przykład jakieś tam screenshoty z UML-a, na Dropboxie czy tam na Google Drive mamy udostępnione jakieś tam inne pliki definiujące dokumentację i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest niesynchronizowane, nikt tego nie update'uje i tak naprawdę taki martwy twór powstaje. Kolejny problem to ganianie się wokół własnego ogona. Tak naprawdę w wielu projektach uczestniczyłem, które po prostu kręciły się po to, żeby się kręcić. Wymyśleliśmy nowe feature'y, rozbudowywaliśmy aplikacje i de facto nie miało to żadnego wpływu na ilość nowych userów, na realne pieniądze, tak? Nic za tym nie szło, a pracowaliśmy po to, żeby pracować, projekt się toczył po to, żeby się toczył. Kolejną rzeczą są bumerangi, czyli takie zadania, które zawsze wracają. I przeważnie deweloperzy nienawidzą takich zadań.
Ale nie mówię już o takich zadaniach typu zmień tytuł maila, albo ten kolor niech nie będzie taki, tylko sraki. Moja paleta barw się zakłóciła w tym momencie. Tylko jak już jesteśmy przy mailach przykładowo, mamy na przykład w tym miesiącu przy rejestracji userzy dostają maila, powiedzmy w następnym miesiącu zdecydowaliśmy, może jednak nie powinni dostawać tego maila, a potem znowu dostajemy, że jednak niech ten mail dochodzi. I tak z perspektywy użytkownika tak można zaobserwować, że przykładowo lipiec był miesiącem abstynencji mailowej. Nie wiadomo dlaczego. To tyle, jeśli chodzi o problemy, jakby, które leżą u podstaw tego wszystkiego, a teraz możemy sobie pomówić o BDD, o tym, co mi na przykład pomaga w tego typu problemach i w prowadzeniu zespołu bez tych problemów. Tak z ciekawości, kto z was w ogóle słyszał o BDD? O, całkiem sporo. A kto stosuje? Nie najgorzej, nie najgorzej. Także jeśli chodzi o BDD, to jest to, tak już, jeśli byśmy chcieli to jakoś słownikowo albo robić, to jest to metodyka, która pozwala na wytwarzanie oprogramowania, opisując je z perspektywy zachowania usera. Ale jak większość osób, jak słyszałem na początku hasło BDD, to jakby pierwszą rzeczą, która do mnie trafiała na tamtym etapie, było to, że o, jakiś nowy, hipsterski sposób na testowanie. I tak naprawdę trafiało to do mnie i siedziałem i sobie myślałem, wysmażę taki sobie kodzik tutaj z testami. I w ten sposób jakby większość osób podchodzi do BDD, ale jak pogrzebiemy dalej, to dowiadujemy się, że tak naprawdę to jest tylko małe spektrum BDD, a to, co naprawdę się liczy, to są jakby dwie strony medalu BDD. Jest story BDD i spec BDD. I jeśli mówimy o BDD, to dla mnie to jest taka metodyka, która pozwala mówić o jakości oprogramowania. Jakości w takim rozumieniu, że mamy jakość wewnętrzną i zewnętrzną. Wewnętrzna jakość to oczywiście to, za co odpowiada kod, czyli czy nasz kod jest testowalny, modularny, refaktoryzowalny i tak dalej. Jeśli mówimy o jakości zewnętrznej natomiast, to jest to coś bardziej abstrakcyjnego, czyli czy nasz kod spełnia zadania biznesowe, czy robi to, co powinien, czy zwiększa liczbę płatnych użytkowników danej aplikacji. Więc jakby za te dwie strony jakości odpowiadają odpowiednio story BDD za jakość zewnętrzną i spec BDD za jakość wewnętrzną. I to, co jest jakby niewidoczne dla oka klienta, dla biznesu, to jest ta właśnie strona, którą wszyscy dobrze znamy, to jest ta strona spec BDD, czyli te nasze Red Green Refactor, które też w TDD uprawiamy. Natomiast tą całą stronę związaną z biznesem, czyli tworzenie backlogu, opisywanie tego feature'y, dekomponowanie scenariusze, tutaj pomoże nam na przykład story BDD. I takim jakby pierwszym krokiem, który ja zrobiłem w kierunku poznawania BDD, i który warto jakby wykonać na początku, to jest impact mapping. To jest taka technika, która pozwala na odkrywanie celów aplikacji i tak naprawdę po co to wszystko robimy. Często się zdarza, że na przykład w projekcie przychodzi owner albo klient i mówi, że on przykładowo mamy sklep internetowy i ja chcę mieć rejestrację. No ale po co? Tak? Nie. Ile widzieliście sklepów, chcielibyście coś kupić, ale nie zakładać usera? Nie ma to najmniejszego sensu, a każdy, kto zaczyna robić sklep, zaczyna od rejestracji. Także impact mapping to jest taka mind mapa, tylko z pewną strukturą, która pomaga uporządkować te myśli i wszystkie takie feature'y zebrać dopiero jakby pod wyznaczone cele. I tak jak tutaj widzicie, jest parę węzłów w tej strukturze. Pierwszy węzeł to jest zawsze why, czyli dlaczego to robimy, dlaczego chcemy to zmieniać, dlaczego chcemy coś rozwijać. Kolejne węzły, które z tego wychodzą, to jest who, czyli kogo to dotyczy, kto będzie przez to jakby dotknięty, kto może nam pomóc,
albo kto może nam zaszkodzić nawet. Kolejnym węzłem jakby od tego, jakby dla kogo, kto nam będzie pomagał, jest how, czyli jak oni mogą nam pomóc. Co mogą zrobić, żeby nam pomóc, przeszkodzić. I na końcu jest what. Czyli tutaj dopiero trafia, co my możemy zrobić, żeby im pomóc. Osiągnąć nasz cel. I tutaj dopiero trafiają te feature'y. Jeśli myślimy nad jakimś feature'em, to dopiero na samym końcu dzięki tej technice. Przykładowo, teraz pomyślmy o sklepie księgarni internetowej. I jeśli zaczniemy z takim impact mappingiem, to jednym z celi mogłoby być zwiększenie sprzedaży książek. Jeśli pomyślimy, kto mógłby pomóc, to dla przykładu sami czytelnicy albo autorzy książek. Jeśli skupimy się z kolei na czytelnikach, to powiedzmy, że na przykład mogliby nam pomóc przez organizowanie eventów albo przez popularyzowanie klubów książkowych. I teraz dopiero dochodzimy do tego, że na przykład możemy dla nich zrobić zapraszanie userów do eventów albo głosowanie na książki na eventach albo tworzenie klubów książkowych. I to są dopiero te feature'y, które tak naprawdę mają uzasadnienie, dlaczego to robimy, bo chcemy zwiększyć sprzedaż. To by było na tyle, jeśli chodzi o impact mapping. Jest fajna książka Gojko-Jadzicza na temat impact mappingu i strona, także polecam, możecie tam przeczytać wszystko na temat impact mappingu. Technika dosyć nowa, polecam. Wszyscy klienci są oczarowani, z którymi pracowałem do tej pory. Jednym z takich produktów, które wychodzą dzięki BDD, jest żywa dokumentacja. Ona się nazywa żywa, dlatego że różnica między taką dokumentacją, o której wspominaliśmy wcześniej w problemach, jest taka, że ta dokumentacja jest automatyzowana jako testy. Czyli organizujemy po takim impact mappingu spotkanie w firmie pod tytułem Scenario Workshop i na przykład, tak jak tutaj widzicie, bierzemy tą jedną ścieżkę w tym drzewie, która mówi nam, że właśnie chcielibyśmy tworzenie klubów książkowych. I każdy taki feature opisujemy w takich trzech słowach kluczowych, czyli in order, as a i I want to. So mamy... A, już chciałbym się przedstawić. Więc jakby to wszystko, co tutaj jest opisane w tym feature'ze, wynika bezpośrednio z tego drzewa. Jak widzicie, in order to make book clubs popular, as a reader, I want to create book clubs. I to jakby ładnie z tego drzewa sam ten opis wynikł. I taki każdy feature później dekomponujemy na scenariusze. Takich scenariuszy w feature'ze może być tam 6, 7, zależy jak bardzo skomplikowany feature. Tutaj tak tylko dla przykładu jest jeden. Wszystkie scenariusze opisujemy w tej konwencji given when then, czyli w takim ciągu przyczynowo-skutkowym, który jest z jednej strony czytelny dla klienta i zrozumiały, a też jakby dla deweloperów jest taką jawną przykładnią, co mają zrobić. Czyli tutaj, given I am a registered user, when I create a book club, then all users can join it. Dosyć proste się wydaje, oczywiste. Ale takie przykłady są jakby jeszcze na mocno abstrakcyjnej stopie i to, co wypada zrobić, to jakby doprecyzować je. I to może się dziać już później, na przykład bez udziału klienta, ale w samym zespole deweloperskim, gdzie już tutaj dołączamy szczegóły. Tak jak tutaj widzicie na tym scenariuszu, jest opisane, jakby którym kontem jestem zalogowany, jaką nazwę wpisuję, co klikam i co jest jakby w rezultacie. W związku z tym mamy jakby namacalny zestaw tego, co ten feature przedstawia. Trzeba pamiętać, że jeśli rozmawiamy z klientami o scenariuszach, to scenariusze to nie są skrypty, tak? One mają być krótkie i przedstawiać wartość biznesową, a nie być to, co biznes lubi, przedstawieniem interakcji, interfejsu z userem, czyli taki klient mógłby opisywać, jak chodzi po stronie, tak? I to by był do niego cały scenariusz, który nie przedstawia wartości biznesowych albo przedstawia ich 15 w jednym.
Także warto tutaj się skupić jakby na jednej wartości, tutaj dla przykładu tworzenie klubów książkowych. Nie wiem, czy to się tak w ogóle tłumaczy, klubów książkowych. Okej. Jeśli chcemy jakby pójść o krok dalej, ta dokumentacja była fajna, napisana w takim zrozumiałym języku dla klienta i dla deweloperów. Kluczowym jest to, że nie ma tam rzeczy zapisanych typu, że aplikacja rzuca exception albo coś takiego. Nie. To wszystko jest w warstwie niżej, bo klient nie rozumie czegoś takiego, że aplikacja rzuca exception i naprawdę nie interesuje go to. Tutaj pod spodem, pod każdym z tych kroków jest ta warstwa automatyzacji, gdzie mamy jakby opisane metodami każdy krok tej dokumentacji. Czyli tam na końcu mieliśmy krok, w którym było opisane, że powinien istnieć klub książkowy i tutaj macie taką metodę, która pobiera z bazy danych klub książkowy o danym imieniu i jeśli go nie ma, to wyrzuca wyjątek, tak? I jakby w tym momencie mamy już reużywalny krok, który w naszej dokumentacji może istnieć wielokrotnie w różnych scenariuszach. Sprowadza się to do tego, że po pewnym czasie mamy swego rodzaju język domenowy związany z naszą aplikacją. To jest mniej więcej to, co mówił Wojciech Szapka na swojej prezentacji. Tutaj jakby używamy języka klienta, tak, do programowania. Nie wspomniałem, że do tego wszystkiego, co było wcześniej, używamy takiego narzędzia, które się nazywa Behat i ono bardzo pomaga w tym story BDD, które było przed chwilą, czyli opisywanie tych jakby wymagań biznesowych i tych historyjek. Jeśli chcemy na przykład już później zejść... Behat. Behavior. Okej. Teraz od tego później możemy zejść level niżej. Mam tu kaczuszkę, którą dostałem dzisiaj, więc możemy tutaj rytualny konwersację kaczuszkową przeprowadzić. Mam specyfikację w PHP Specu napisaną do klasy BookClub i jeśli chodzi o PHP Speca, różni się tym od PHP Unita, że tak naprawdę opisujemy komunikację klasy z innymi klasami. Nie robimy testów metod, tylko opisujemy zachowanie klasy. I tak jak tutaj widać, jest pewna konwencja, jakby ta z podkreślnikami w tym narzędziu. I tak jak widzicie, definiujemy to it should be available for readers and it should not be available for readers of premium. Czyli jakby jasno wynika z tego, co ta klasa robi, czym się zajmuje, jak się komunikuje z innymi klasami. Jeśli chcecie... i tu po prawej stronie jest implementacja tego, tak? Dosyć prosta rzecz. Jeśli chcecie jakby więcej o PHP Specu się dowiedzieć albo poczytać, to już jest tak jakby ten level z Spec BDD, gdzie to opisujemy już tymi, powiedzmy, testami jednostkowymi. Polecam na przykład prezentacje fajne są na temat PHP Specu Kacpra Guni albo Kuby Zolasa. Także tam jest dużo jakby kontentu na samym PHP Specu skupionym. Teraz powiem jakby trochę takich sekretów kuchni od Magdy Gessler, jak wprowadzić BDD w swojej firmie. Powiem, jak mi się udało, jak wam się też uda, tak samo na tym samym doświadczeniu, to tym lepiej. To jest taki program amerykański, się nazywa Duck Dynasty. Chodzi o to, że jest paru kolesi, którzy robią gwizdki na wabiki do na polowania na kaczki. Cały pitch polega na tym, że jeden z nich mianował siebie CEO, a reszta z nich jest Research and Development. I padli na pomysł taki, że skoro oni są Research and Development, a siedzą i strugają te gwizdki, to tak naprawdę nie robią żadnego research, tak? Więc zaleli wielki hangar wodą, wpuścili tam pełno kaczek i zaczęli gwizdać i sprawdzać, czy przybiegają. Na koniec okazało, tej historii się okazało, że przed CEO i powiedział, że to był hangar, w którym suszyli drewno na te gwizdki.
Także tak samo jest z BDD. Nie można tego wprowadzać bez biznesu w firmie, tak? To musi być biznes i development razem. Jeśli deweloperzy tylko będą robić to dla siebie, to będzie to wyglądało tak, że a, są ci tam deweloperzy, oni sobie jakieś teściki tam piszą. No właśnie nie, bo kluczową sprawą jest to, że BDD to nie są tylko testy. To jest jakby cały taki mind framework dla całej firmy, więc pamiętajcie o tym, żeby to zawsze był business i development. BDD to też nie jest rozwiązanie na wszystko, tak? Jeśli mamy młotek, to każdy problem wydaje się być gwoździem. To nie jest tak, że jakby to rozwiąże wszystkie problemy, jakie mamy, ale pomoże w tych rzeczach, o których mówiłem przy okazji problemów i mi pomogło. Mam nadzieję, że dacie mi też jakiś feedback, jakby jak to było u was. Kolejnym takim protipem związanym z wprowadzaniem BDD w swojej firmie jest unikanie buzzwordsów, tak? Nie polecam mówić o tym, że robimy impact mapping, albo robimy spec BDD, albo wprowadzamy story BDD i tak dalej. Po prostu to zróbcie. To jest tak jak taka amerykańska technika sprzedawania szczeniaczka. Ona jest stosowana w schroniskach w Stanach. Po prostu daje się wszystkim szczeniaczka na jeden dzień i już 90% ludzi go nie zwraca. Także tu jest ten sam temat. Po prostu spróbujcie zrobić jeden impact mapping, nie nazywając tego. Zróbcie ze swoim product ownerem, ze swoim klientem impact mapping, albo rozpiszcie scenariusze, albo napiszcie parę speków w kodzie. Zobaczycie, że jakby to szybko podchwyci i nie trzeba z tego robić jakiegoś wielkiego procesu. Kolejną rzeczą, taką, która pomaga w projektach takich legacy dużych, jest Batman. Batman to jest taka osoba, która jakby pół zespołu, powiedzmy, przychodzi na nowy tryb BDD, tak? Pisze scenariusze, pisze speki, a Batman jest tą osobą, która jakby reaguje na bugi, robi bugfixing, tak jeszcze tą starą drogą. No i oczywiście jest to rola, a nie osoba, więc jest to wymienne. I Batmanem w firmie może zostać każdy, nawet Val Kilmer. Kolejna taka rada to chodzi o to, żeby nie atakować problemu z każdej strony. Jeśli mamy jakiś feature do zaimplementowania, skupcie się na minimum, na tym, co jakby przekłada się na wartość biznesową, a nie szukajcie jakby na siłę wyjątków w sytuacji, które zdarzają się raz na milion, userów, którzy są unikalni i tak dalej. Do tego możecie dojść jakby później. Ważną rzeczą jest to, żeby mierzyć wartości biznesowe, a nie deweloperów. Czyli to, co jest jakby trendem przy PHP, Unity i to, co teraz powiem, coś niepopularnego, mierzenie pokrycia kodu jest dla mnie bez sensu, bo to mówi, że 60% pokrycia kodem jest, to będzie lepszy projekt niż projekt, który ma 70% pokrycia kodu. Wcale nie. Pokrycie kodem jest taką metryką, która jakby nie stoją za nią żadne wartości. Jeśli zaczynamy od speków, pisząc na przykład przy użyciu PHP speka, to piszemy software, który robi to, co powinien, tak? Te klasy komunikują się tak, jak powinny. Nie musimy tego mierzyć. I teraz przejdę do dwóch takich use case'ów w firmach, w których pracowałem i jakie tam były bolączki i jak te BDD tam wchodziło. Zacznę od pierwszego przykładu. To był taki startup, w którym pracowałem i był bardzo mały zespół i jakby mieliśmy bardzo dużo pracy i był taki natłok, że musieliśmy nawet po godzinach czasami zostawać. A chaos był straszny, bo nie wiadomo było, jak to ogarnąć. Kolejną rzeczą było to, że byliśmy jakby zdalnie w czterech różnych lokacjach. W Norwegii, w Anglii i w Polsce, w Gdańsku i w Warszawie. Tutaj na zdjęciu jestem w tradycyjnym norweskim stroju wędkarza, czyli w 16-bitowych łosiach. Kolejnym problemem było to, że jakby z racji tego, że byliśmy na wielu frontach, to ta komunikacja często zawodziła, tak? Jakby te oczekiwania nie były jasno wyrażane i nie do końca
jakby zwrotka była z software'u nie taka, jak biznes oczekiwał. Pojawił się ten problem, o którym mówiłem, że byli oni i my, tak? My mieliśmy jakby biuro deweloperskie w Gdańsku, a oni sobie byli gdzieś tam w Norwegii i co oni tam nam mogą tam mówić? Nie? My wiemy swoje. Jakby nigdy nie widzieliśmy, co, ile zajmie czasu, jak coś wyestymować, bo nigdy nic nie było opisane. Jakby wszystko było nagłówkami, więc każda estymacja to była z góry w ogóle chybiona w płot. I mój tamtejszy szef miał takie powiedzonko, że musimy zrobić wszystko rock solid. I ja tak się zawsze zastanawiałem, co to znaczy. I on nigdy mi nie potrafił odpowiedzieć na to. Ale musi być rock solid. Kolejnym powiedzonkiem było, że jesteśmy na 99% wykończenia. Mnie to wykańczało. Zdarzały się co chwila taski, które wracały i wracały i wracały, tak? Także zmieniliśmy kolory, przesuwaliśmy w prawo, w lewo, tytuły maili, nic to nie pomagało, nic to nie robiło, się kręciliśmy wokół własnego ogona. Ponadto nie wiedzieliśmy, co testować. Nie wiem jak u was, ale z mojego doświadczenia jest tak, że jak nie wiadomo, co testować, to wszyscy testują, czy zaparzysz do kawy działa w firmie. No i tak to wyglądało w tym startupie. A potem przyszedłem do Shipsteadu, jestem w Shipsteadzie od czerwca. Polecam. I w Shipsteadzie zaczęliśmy od tego, że jest nowy oddział w Gdańsku i zaczęliśmy budować tam zespół. Na początku byłem tylko ja, także zespół sam sobie panem i okrętem. Później zaczęły osoby dochodzić, także stopniowo teraz coraz więcej jest osób i to się powoli rozkręca, ale to też jest sytuacja, którą trzeba jakby umieć zapanować nad tym. Dostaliśmy pierwszy projekt, który jakby też był taki buzzwordowy, bo to był projekt, który pierwszy raz usłyszałem, to był projekt, który się nazywał Security. Jak słyszę coś takiego, to się zastanawiam, czy chodzi o hakowanie, czy chodzi o ataki terrorystów, czy o cośkolwiek innego. Także hasło wytrych. Kolejnym problemem było takie, że klient tak naprawdę nie wiedział, co to znaczy security. Więc my się zajmowaliśmy czytaniem jego myśli. Co on by chciał. No i jakoś się udało. To, co jakby teraz podsumuję, to co i w jednym, i w drugim use case'ie jakby udało się osiągnąć. Pierwszą rzecz, jaką wspomnę, było to, że jakby każdy w zespole miał bardzo wysoką wiedzę na temat tego, co jest celem aplikacji. I to zarówno w startupie, jak i startującym oddziale korporacji. Brzmi dziwnie, ale dobra. Także wszyscy członkowie zespołu dobrze wiedzieli, po co robią ten projekt, czemu to ma służyć i jakie jakby dla usera wymierne korzyści to przyniesie. I to jest jakby ważne, jeśli chodzi o zespoły, które są behavior driven, to dla mnie są właśnie takie zespoły, które mają wysoką orientację celów. To, co jakby się wszyscy nauczyliśmy, to to, że warto wypuszczać szybko i poprawiać jeszcze szybciej. Chodzi o to, że w obydwu przypadkach wypuszczaliśmy produkty po około 4-5 miesiącach. W tej chwili, jeśli chodzi o projekt Security, zaczęliśmy w czerwcu, już kończymy. Cele biznesowe są spełnione, nie kręcimy się wokół własnego ogona, nie dodajemy jakichś maili, nie dodajemy tam czegoś niepotrzebnego, żeby jeszcze przez dwa miesiące kolejne ten development był płatny. To wyszło, userzy jakby sprawdzają i mamy namacalne metryki, że okej, to się sprawdza, to się przekłada na realne cele biznesowe. A kolejną rzeczą, jaką zyskaliśmy, było to, że wszystkie zespoły zaczęły się fokusować na jakości, tak? Czyli jakby
nie zawsze na tej stronie Story BDD, ale na tej stronie Spec BDD już na pewno. Wszyscy deweloperzy bardzo lubią mieć taki kod, który jest jasno otestowany i wiadomo, co robi, jak te klasy się komunikują i tak dalej. I przez zobaczenie tych walorów w Spec BDD wszyscy zaczęli się na tym skupiać samoistnie. Zyskaliśmy też zaufanie klienta. Chodzi o to, że nasz klient od teraz wiedział, że my razem jesteśmy w jednym zdrużeniu z nim, że razem budujemy ten produkt i że nam też zależy na jego celach biznesowych, bo nie wypadniemy z tego obiegu. W niektórych zespołach udało się łatwo, szybciej wręcz, na tych zespołach, które nie znały Agile'a, udało się go szybciej wprowadzić niż, wydaje mi się, taką drogą tradycyjną. Dlatego, że dzięki temu impact mappingowi i temu story BDD, które pokazują to wszystko, jak to jest ładnie uschematyzowane i przede wszystkim zwizualizowane, to do ludzi jakby dociera, po co to robimy i dlaczego tak. No i ostatnią rzeczą, jaką zyskaliśmy, to był zespół, tak? Czyli to nie była taka banda kolesi, która przychodzi od 8 do 16 sobie kodować. To był prawdziwy zespół. Nam wszystkim zależało na tym, żeby zrobić jakby wyznaczone cele i osiągnąć ten sukces. Jeśli chodzi o jakby dobrą literaturę w tym temacie, to polecam takie dwie książki. Pierwsza to jest Technical Leader, Becoming a Technical Leader. To książka generalnie mówi o tym, jak w taki organiczny sposób, czyli nie przez rozkazywanie albo przydzielanie komuś zadań, zostać liderem i jak drużynowo wypracować pewne rzeczy. A kolejna książka, którą też polecam, to jest Specification by Example przez Gojko Adzicza. I on tam tak naprawdę opisuje BDD, tylko nie lubi tej nazwy BDD, co już mówi na wstępie, tylko używa tej nazwy Specification by Example, co też może dla was być w pewnym sensie obrazowe. Książka jest, jeśli chodzi o BDD, to nie znam lepszej książki, bo jest tam masa przykładów, zresztą by example, od startupów po korporacje, przez teamy scrumowe, po waterfallowe, wszyscy, którzy adoptowali te techniki, pokazane jak to robili, co z tego wyszło i tak dalej. No i to jakby z mojej strony było tyle. Bardzo was bym prosił, żebyście weszli na Joindina i ocenili moją prezentację. Byłoby mi bardzo miło za jakiś feedback. Jeśli interesuje was ten temat i chcecie coś o tym więcej poczytać, to piszę książkę, jestem w trakcie pisania. Jak chcecie, to wejdźcie na behavioraldriventeams.com i tam są jakieś fragmenty z tego, co piszę, więc można sobie poczytać. No i z mojej strony to tyle. Mamy jeszcze czas na pytania. Wspominałeś wcześniej o realizacji celów biznesowych i że BDD może pomóc w jakiś sposób to zmierzyć. Czy, chyba że źle zrozumiałem to, co mówiłeś, ale wspomniałeś na przykład o zwiększeniu ilości płatnych użytkowników. I teraz to słówko in order, tam by się to znalazło właśnie, tak? Żeby zwiększyć ilość płatnych użytkowników. W jaki sposób zmierzyć to przy pomocy testów? Już mówię. Jeśli chodzi o mierzenie celów biznesowych, to nie chciałem już rozszerzać jakby tej prezentacji, ale najczęściej używa się tego przy impact mappingu, tak? Czyli tam, gdzie macie w kółkach, w tych węzłach cele biznesowe, to dodaje się też metryki, tak? Czyli jeśli chodzi o zwiększony sprzedaż książek, to na przykład dodajemy, że w okresie najbliższego pół roku chcielibyśmy tam plus 10 tysięcy, tak? Powiedzmy. I tak dalej, i tak dalej. Albo zwiększona liczba userów i stwierdzamy, że chcielibyśmy, żeby miesięcznie było nie 50 userów nowych, tylko 100 nowych userów i goal jest taki, żeby to było w ciągu pół roku osiągnięte. I całe jakby piękno tego polega na tym, że po pół roku usiadasz do tego i mówisz, ok, nie udało się tego celu osiągnąć, ale jeszcze są parę innych odnóg z tego drzewa, które mogłyby nam pomóc osiągnąć ten cel, więc ładnie się tam kierunkujesz na te drugie gałęzie.
bo się okazuje, że ta gałąź jest nieefektywna. Dzięki. Ja chciałem poruszyć temat tych Rambo deweloperów i spytać się ciebie, jak ty sobie z nimi radzisz? W jaki sposób ich zaangażować tak, żeby wyrównać poziom w teamie? Jeśli chodzi o Rambo deweloperów, to w tej chwili mam nowy team, więc ich nie mam, ale jak ich miałem, to robiłem to tak, że po prostu są takie techniki, no. Jest pair programming, tak? Czyli sadzasz takiego doświadczonego Rambo z jakimś tam zwykłym deweloperem albo z juniorem, żeby się trochę podszkolił, a w ten sposób wyrównujesz poziomy jakby w zespole, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, organizujesz takie spotkania typu Code Cata, gdzie deweloperzy siedzą i piszą testy, a potem implementacje. Code Cata możecie też sobie poczytać. No, jest parę takich technik, które pozwalają na wyrównanie poziomów w zespole bardzo szybko. Ja mam pytanie o testowanie za pomocą na przykład BHT-a, można za pomocą Minta, tak, testować interfejs, albo też tam powstaje takie rozszerzenie do BHT-a, żeby testować restowe API. Czy według ciebie to jest dobre narzędzie do takich rzeczy? Czy to powinno bardziej, te story powinny oddawać takie biznesowe rzeczy, a nie na przykład konkretne, że klikamy w coś? Pisałem restowe API w BHT-cie i to wygląda, sytuacja wygląda tak. Jeśli piszemy stronę przy użyciu BHT-a i StoryBDD i opisujemy wszystko w scenariuszach takich biznesowych, tak jak mówiłem, nie używamy tego języka deweloperskiego, to jakby klientem tej strony są użytkownicy, tak? Czyli tam mamy, wyszczególniamy rolę, tam user, admin, ktoś tam i tak dalej. Jeśli opisujemy API z kolei, klientem API jest program, bo inny deweloper. Czyli jakby zawsze z ukierunkowaniem na odbiorcę. I wtedy, jeśli piszemy w BHT-cie scenariusze do restowego API, to jak najbardziej można to troszkę podtechnikalizować. Tam mogą być responsy JSON-owe, mogą być statusy itd., itd. Ale bardziej testujemy, jak to API się zachowuje, a nie jak biznesowo tam jest niżej, tak? Tak. Testujemy bardziej właśnie, czy wszystkie posty zwracają jakieś tam nagłówki, tak? Tak, takim... może być. Znaczy, tak naprawdę to zależy od ciebie, tak? Mój klientem jest tutaj w tym wypadku ciebie deweloper i tu gdzieś inny program jako klient. I musisz to tak opisać jak z jego punktu widzenia. Jeśli ja pracowałem z resztowym API z frontendowcami, to ich najbardziej interesowała zwrotka i status z HTTP, tak? Także nie interesowało ich to, że tam się coś dzieje. Okay, dzięki. Jeszcze pytania? Nie ma? Ja tak się pozwolę tutaj przyjść, jako że jest sponsorem głównym. Będę rzucał. Łapcie. Opa. Dobra, nie wiem, czy trafię. O, tu. Mam. Już. Dobra, jeszcze dwie ostatnie. Opo, podkręcono. Jeszcze jedna. A, poszło. Dobra, dzięki bardzo za to, że mnie wysłuchaliście.